Hej wszystkim, ja jestem Buba i witam was w takich najlepszych momentach ze streamów, jakie odbywają się na moim kanale. W tym odcinku ruszymy Wiedźmina drugiego. Od teraz będę starał się właśnie po zakończeniu każdej gierki na streamach wrzucać takie najlepsze momenty, takie funny moments z tej gry, tak żebyście mogli sobie zobaczyć, jak nie oglądaliście streamów, co tutaj się tak naprawdę działo. Na streamkach z Wiedźmina drugiego niestety mój głos był bardzo cicho. To jest tylko i wyłącznie moja wina, bo jak wcześniej oglądałem poprzednie live'y i testowałem sobie co chwilę jakiś swój głos, dźwięk, tak tutaj po prostu to pominąłem i to był mój bardzo duży błąd. Od następnych live'ów, czy też odcinków, najlepszych momentów, będę starał się to poprawiać. Tyle słowem wstępu, bawcie się dobrze, oglądajcie i trzymajcie się. Na razie, cześć. Bocholt też! Po polowaniu na złotego smoka! Odkąd wyrżnął łepetyną w kamienie, tylko by żarł i srał! Bo nawet na baby już nie ma ochoty. Może nie od amnezji. Pomożesz po starej znajomości? Było między nami trochę kwasu, ale kto by se głowę przeszłością zawracał? Szczególnie, że puścilibyśmy was wolno. Czarodziejkę też. Bocholt tylko tak straszył tym gwałceniem. Co? Co to za czarodziejka? Taka czarniawa. Jak jej było niszczuka? Jennifer jakaś. To jak będzie? Pomożecie starym druhom? Jennifer! Nie, nie to! Kurwa, nie ten klapisz! Nie, w. No nie znowu jestem zasnąłem! Halo, co się z teksturami dzieje w ogóle w tle? Włosy! Halo! Nie! Włosy się zepsuły! Zobaczymy, jak daleko pójdą za mną. What the fuck? Jaskier i Zoltan. Mój informator. No to pięknie. To nie jest jego masz jakiś plan? Improwizujemy. Bez zabijania. Nieludzkie ścierwa. Jaskier to też elfi szpieg? On to akurat za rozpustę zawiśnie. Za co? Bard dostał stryczek za rozpustę. Tak głosi wyrok. Zaraz. Malś, aż tu krasnolud dorypał mu nogą, psia jego mać. Aż ty kurdów lów, żeś trącany, psia jego mać. Pójdę na skargę do swojej mamy, psia jego mać. Pośpiewaliście? To może czas na inny? Czego dziadu? Czego dziadu? No czego, dziadu? Chcę się sprawdzić na rękę. Jesteś ten Geralt? Szary wilk? A kurwa, zgadza szarny, się. Ja razu. Dobra, zaczynajmy! Za wszystkie się. Pośpiewaliście? To może halo, czas kurwa. Na inny rozryw. Halo, co jest? A bo ja myszką muszę, dobra. O nie! To za szybko leci, halo! Kurwa, no halo, kurwa. To wymyślił tak głupią gierkę, minigierkę. Lepsza jest tylko zabawa przy ognisku i gorzałce. A już całkiem najlepiej, jak jeszcze jest kogo wychęcić. Dobra, udało się. Oko łapę pokonał Geralt w ogóle. Wsłuchą psite! Dziad mnie pokonał. Idę na paśnik, muszę robić masę. Prawda! Chodź na tu, mała! Wygląda na to, że utknęliśmy. Aha. Musi być stąd jakieś wyjście. Mhm. Co się tak patrzysz? Mam coś na twarzy? Mm-hmm. Co ci chodzi po głowie, Geralt? A, właśnie. Kąpiel. Przydałaby ci się kąpiel. Tobie też. O Boże, jakie gołąbki. No, co tu dużo gadać. No, ze strachu zestałem się w gacie. Od tamtego czasu wołają na mnie obesraniec. Szydzą. Jaki głupie. Odrin? Odrin! A jakże? A ona to w ogóle ci pisze na nie dziwka, wiesz? Co? Ja tu do niej tralalala, po dobremu ją ubodę mówię, a to na mnie zryje.
Coś ci wytłumaczę, jesteś nawalony jak Bela. Postaraj się wyprostować i nic nie mów, bo cię straże nie wpuszczą do obozu. A ja i też mówię! Kwadrat radwat! Jaki kwadrat, kurwa, jak rybka! Mi się chce chędożyć, a to o kwadratowych rybkach coś pierdoli! O kwadratach i rybkach opowiesz mi później, teraz wracamy do twoich kumpli. Martwię się o ciebie. Oj, przyjaciele! Uff! Uff, jak kochany! Gdzie jest? Uff! Uspokój się. Staraj się nie obrzygać strażników, dobrze? Odrin, pajacu! Co za chlejus najgorszy! Masakra po prostu! O matko! No, no ja nie wiem, jak ci strażnicy nas puszczą, ty. Stać! Co to za zwłoki chcesz wprowadzić do obozu? To szeregowy Odrin jest chory. Chory? Wygląda, jakby spał w kadzi z gorzałą. Śmierdzi od niego jak z krasnoludzkiej życi. O, żeż ty choro złamany! Ode mnie? Z krasnoludzkiej życi? Choro tu! Chodzi mi chłopie. Się. Jaki on jest naprawdę jak szpada? Widziałeś? Cóż... Cóż przeleciało nade mną? Co? Gdzie? Halo? Nic nie ma od tym pierdzieć głupoty, idziemy. No dobra, no fajna, fajna równoka. Chodzi, kogut pieje, a to głupi chuj. Nasz dowódca trąbi alarm, my idziemy w bój! Co ty masz na koguty w kumplu? Gdyby nie koguty, byś nie wiedział, który wstawać. Wpadasz, chłopie, w krzesła, to ty dupy nie przyklejesz. Kurwa, co za ferajna. Jaki nie topesz? Nie topesz! Wstawaj, debilu! Odrin, wstawaj do cholery i nie wydurniej się. Kurwa, nie topesz, nie będę już widział. Całymi dniami siedzisz w obozie Rosza. Zakumplowałeś się z nim? Zakumplowałem się? To za dużo powiedziane. Ale już mnie tak nie wkurwia. Albo on się zmienił, albo ja się przyzwyczaiłem. Może jedno i drugie. Może. Oj, Zoltan, naprawdę. Poza tym tak przebywanie w obozie Rosza ma inne dobre strony. Jego ludzie mniej oszukują w karty, no i są cyce, na których można oko zawiesić. Jeśli o to chodzi, to w obozie Henselta jest burdel. Jak można, kurwie, cycki porównywać do cycków Wes? Zresztą tamte se mogę kupić, a te tylko podziwiać. Kurwa, Zoltan, mistrz. Weź mi wybierz to, o właśnie. Będę biegał z nim dookoła, no. No pewnie mam. Muszę sobie jakoś radzić. O, proszę bardzo. Chodź tu, kumplu. Spierdzielisz się w pułapkę. Zapraszam. O! O! Dostał trochę. Jaki bezsens w ogóle. Chodź tu w pułapkę. O nie, oprzed obok niej. Halo. Kurwa! Weźesz tu pułapkę! Stałem przy życiu po nogi. Chodź tu. O właśnie. Chodź tu. Przeszukać zabity. Ponać ta dziewka jest bardzo honorowa. Przyjmiecie, nakarmi, a przy odrobinie szczęścia może ją nawet wychędożysz. Jesteś chory, Detmar. Mówią, że jest całkiem ładna. Nie gustujesz w wiejskich dziewuchach? Nie twój interes. Na wypadek, gdyby jednak elfy nie znały się na dyplomatycznych symbolach, weź ten pancerz. Z błogosławieństwem jego królewskiej mości. Próbowałeś poderwać Wes? Myślałem o tym. Z jednej strony nigdy nie chędożyłem żołnierza. Może warto, żebyś się z nią zmierzył w innych okolicznościach. Już poszło. Naprawdę? Spałeś z nią? I jaka była? Opowiada! Nie podzwaniała mieczem. Nice. Dobra morda z ciebie też, tylko czasami sprzedajesz mnie, kumplu. Znalazłem pewien list do obywateli Kedwen. Ludzie listy piszą. Ty kretynie, to twoje wypociny. Skąd ten pomysł? Bo cię znam. Poza tym bezczelnie powołujesz się w nich na mnie. Nie jesteś jedynym wiedźminem na świecie. Czyli przyznajesz, że to ty. Pewnie, że ja. Ludzie i tak mają dosyć tego nadętego pajaca, który kolaboruje z Nilfgaardem. Więc postanowiłem nieco szerzej otworzyć im oczy. Paskudne choróbsko się jej czepiło. W krzaki musiała latać co 5 minut.
W życiu czegoś podobnego nie widziałem. A parę ciężkich kup strzeliłem. Wierzcie mi, raz jak zjadłem nieświeżego chomika. Miałeś mówić o rycerzach. Mówię, młokosie. Właśnie mówię. No, i Wiedźmin nosił ją w te krzaki. I co ja mam teraz począć? Jorwet i Saskia zabronili wpuszczać obcych, a moi starzy druhowie chcą wejść. Tak źle i tak niedobrze. Jakoś się to obejdzie. Obejść to się da krowi placek na łące i to też nie zawsze. Zostaję z wami, Jarpen. Chcę się do was przyłączyć. Przyjmiesz mnie do krasnoludzkiego hufu? Czy cię przyjmę, czy waj? Czy ja cię, kurwa, przyjmę? Chłopie, ja cię dowódcą na wstępie mianuję. No, i problem mamy z głowy. Skalen jesteś świadkiem. Zoltan nie jest już obcy. Kurwa, aha. 10 sekund, no, załatwię sprawę. Przedstawię cię Saski, nice. To będziesz miał okazję... Całe gniazdo ci zazdrości. Ja, kurwa, pytań. A łatko. Nie potrzebuję tego pióra. Weź się, proszę. Zaczął śnieg padać, bo tak pi. Ciepło, jak na tę porę roku. Faktycznie. Zazwyczaj bywa zimniej. To pewnie przez tych magów. Wymyślają te swoje eksperymenty. Świat zmieniają. Jeszcze coś niedobrego z tego wyjdzie. No, no. Aż strach pomyśleć. Może jednak wejść do pióro. Mnie nie jest potrzebne. Dziękuję, mnie też nie. Temu kolekcjonerowi, znaczy. Tak, tak, temu samemu. Ciekawe, dlaczego potrzebował akurat tylu piór. Może ma tyle miejsc w klaserze. A jakie to ma znaczenie? Bardzo duże. Cóż, nie znam się na kolekcjach. No dobra, to jakie mam jeszcze zdanie? Jak zwykle nie mam potek i co teraz? Nie mogę medytować, no chamstwo! Dlaczego nie można pić potek w walce Wiedźmin 3? Przybądź, błagam! A załatwię was kapocami, co wy na to, kumple? Mod na pewno jest Jonasz, bo jest bardzo dużo modów zmieniających system walki, w sensie poprawiający, tweakujący, nie? Ja po prostu gram, wiadomo, na vanilli, żeby to było taki fajnie vanilla experience, tylko tam sobie zmieniam jakieś mody, które nie psują niczego, nie? Bo mógłbym sobie wgrać mod, ale potem by ludzie mi pisali na czacie, ło, ściągasz sobie mody, bo grać nie umiesz normalnie. Jesteście wreszcie. Chcesz, żeby wszyscy się dowiedzieli? Nie wiem, kto ci powiedział, ale dostaniesz swoją dolę, jeżeli nie będziesz za... Co tu się stało? Spukało się. Mówisz coś tak ostatnio? Za dużo gadaliście o tym, to jest mój koniec. Ktoś podmienił diament. Maskadę. Roderwie mnie. Zdejmij go! Zdejmij diament! Dam ci wszystko, czego chcesz! Nie! Nie! A coś mówiła, że mam wyjąć diament, tak? Ojej, zapomniałem.